Okej, okay, Hearthstone, inteligentne talie, zobaczmy. Ile mi brakuje pieniędzy? Trochę brakuje. Zobaczmy, sprawdźmy kolejną ciekawą talię, w którą nigdy nie grałem. Super Sarna zdaje egzamin tak sobie. Czarnoksiennik zawsze super. O! Pomyślmy. Zaproponuj kartę. Co chcemy zrobić, co chcemy osiągnąć? Dodaj 4 punkty obrażeń i wyrzuć do swoją kartę. Za 0 zawsze spoko. Zniszcz demona. Jak zrobić możliwie najtańszy deck? Zadaj 3 punkty obrażeń swojemu bohaterowi. Odrzuć do swoją kartę. Okej. Okay. Nie myśleć. Co mi się podoba? Co tu z ładnego? Dodaj 2 punkty obrażeń stronnikowi, jeśli cel jest ten fajny. Wyssanie życia. To było spoko. Zadaj 1 punkt obrażeń stronnikowi, jeśli go zabijesz, dobierz kartę. Fajne. Zadaj 6 punktów obrażeń. Stronnicy kosztują 2 mniej. Nie będę kupował stronników, to wymaga planowania. Wyssanie życia, splugawienie. Fajne. Wybierz, jasne. Prowokacje, przydadzą się prowokacje. Pocisk cienia. Super. Upiór many. Wszyscy stronnicy kosztują więcej. No okej, okay, czemu nie? Murlock, nożownik. Nożownik widziałem, kiedyś ktoś grał, było spoko. Strasznie jakieś syfne karty. Zadaj 4 punkty obrażeń. Super. To było fajne, nie wiem, co to robiło, było spoko. Ten jest fajny, musimy go tankować. Plus 1, plus 1, bardzo spoko. Daj stronnikowi. To było też, ratowało mi kiedyś dupę. To jest dobre, bo jest mocne. Wulkanicznie jest cienki, 2 ataku za każdym razem, gdy uzdrowiona to się zteguje. Ale czemu nie 5? Będziemy szli na szybkie ataki, zniszcz prym przeciwnika. Syf, boska tarcza, uwielbiam boskie tarcze. On był fajny, ładny obrazek. Yeti, albo otrzymuje jeden za każdą kartę w ręce. Super. Dowódca rajdu, to nigdy nie wypalało, przywróć 3 punkty zdrowia, to mi się przyda. Ukrycie to był syf, misie są super. Żywiołak mrozu. O! Mrozi postać na starcie. Syf, ale ma szarże, kiedy masz broń, że nie mam broni na wyposażenie, zdaję punkt obrażeń, było fajne. Agonia, dobierz kartę. Uwielbiam takie coś. Jedziemy. Afroksiężnik. Level 1. Miejmy nadzieję, że to że przyniesie nam szczęście. Zrób talię do raszowania z murloków. Bo ja się znam na takich pojęciach. Raszować to wiem w StarCraftie. Ale to za chwilę. Jeszcze spokojnie. Chcemy wyjść z tej ligi jakiegoś tam gonomatego Żyda, coś takiego. Spokojnie. Tak, rozsądnie i z rozwagą przemyślana talia. O, paladyn! Ktoś tym jeszcze gra w ogóle. Podejrzewam, że się Blizzard dobiera. Zadaj 4 punkty obrażeń, odrzuć losową kartę. Wymieńmy to, grajmy racjonalnie. Chcemy mieć kartę na start. Boska tarcza, świetne. Przeciwnik wybiera. W ogóle jaki jest, co mi dobiera takich wysokich przeciwników? Czyżby nie wiem. Właśnie nie wiem, spługawienie. Nie zadziała. Zadaj 4 punkty obrażeń. No nic, poczekamy. Tutaj nie trzeba już myśleć. Chroni mnie światło. Boska tarcza. Więc po co takie coś? Zamruź postać. Po troszeczkę się tutaj połechtamy i tyle. Czemu taka różnica w rangach? Podejrzewam, że Blizzard mi wyczuł. Chce mnie pochlebić. Albo jest jak zawsze burdel u Blizzarda. Tak to możemy nazwać. Co on tam mu zrobił? Wybierz stronnika i pobłogosław go. Jeszcze raz. Dar mądrości. Nie widzę, co tam pisze. Kiedy ten zaatakuje. Gracz, który go pozdrawia. Coś tam ten. No dobra, no fajne. To niech to zginie, będziemy denerwować tylko. Czy mam cokolwiek do wystawienia? Nie mam. A mogłem to wystawić, jeden punkt obrażeń, ale tam była magiczna tarcza. Jeszcze raz, jak nic nas nie zabije, to nas wzmocni. Mam dużo kart przynajmniej. Im więcej kart, pamiętajmy, tym będę miał jedną kartę mocniejszą. Pewnie dostanę ją kiedy ten bombiarz jest na przykład, bardzo fajna karta. Zmiana, bo zasypiamy. Ale nie zabraniam nikomu zasypiać na przykład, to zrozumiałe. Nie na mojej warcie. Ja mówię, ja bym bardzo chciał, żeby to był przymus oglądania streamów, ale nie jest, no, niestety.
Okej, okay, co my tu mamy? Zadaj 3 punkty rozszerzeń rozdowo między wszystkimi roztegowane. Fajne, ale to nie to. Jeden punkt obrażeń. No, zobaczmy, co się stanie z tym. Chcesz coś wysadzić? W sumie taki syf. Myślałem, że to po 2 punkty obrażeń, ale zrobiło trochę inaczej. Zadaj 4 punkty obrażeń i zniszcz kogoś. Zamruź postać. O. I robisz ciekawie. Czy będzie dziś symulator biegania? Mogę go odpalić na chwilę, jeśli nie zapomnę, bo teraz cały mój umysł jest... Co się stanie? 3 punkty obrażeń. W ogóle on jakieś ma karty takie dziwne. Jakieś takie ładne, podszerzane. No, skrzywdź mnie. Okay, robi się niewesoło. Jest miś, który daje życie. Jest człowiek z boską tarczą. Okej. Zróbmy mi to za sobą. 4 punkty obrażeń i... O, nie lubiłem tego. Nigdy jej nie lubiłem. Tak naprawdę. Czy chcę mieć więcej kart? Nie. Nie być zachłannym w życiu. Nie wiem, wydłubałem mu oko. Zniszczyłem tutaj przejście. Za każdym razem, gdy pakuję, przywróć 10 punktów zdrowia. No ładnie, no chce mnie wykończyć. Chce ze mną wygrać. A bardzo mi się to nie podoba. O, skrzywdził moją postać. Wszyscy stronnicy kosztują 500 zł. Czyżby czas na misia? Mam boską tarczę i takie inne. No dobrze, zobaczmy. On mnie teraz zmasakruje. I co teraz? Ktoś pyta, co to za karta? Ja nie mam zielonego pojęcia. Tak gram, żeby sobie pograć. 8 punktów obrażeń. Co to za karty? Jeszcze raz. Co to za czary są? Wszyscy stronnicy kosztują więcej. Prowokacja. Zadaj 10 punktów obrażeń wszystkim. Czas. Co ja powystawiałem? Musimy oczyścić słoneczną. Wulkaniczny flustrat. Zobaczmy. Konserwacja. Umieść dobre zagranie. Na swojej głowie. Nie rozumiem. Nie wiem, co się dzieje. No dobrze, masz tutaj. Masz to wygrać, bo już się przegrywam praktycznie. I jak tego nie wygramy. Mam to w dupie. Nie mogę popełnić samobójstwa. Idź tam, ten restart.